Komiks po godzinach. Dzień dobry, wieczór. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Pogaduchy przy herbacie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Będziemy miały tą ogromną przyjemność dzisiaj poopowiadać Państwu troszkę o naszych pupilach domowych. O różnych z nimi sytuacjach, które przeżyłyśmy. Radosnych, mniej radosnych. O wszystkim tym, co niesie ze sobą los po prostu. Ania, jak tam było u Ciebie z tymi zwierzakami? Od kiedy pamiętam, u mnie w domu były koty. Kocurki, koteczki, małe kociaki. No one były niekastrowane, wychodzące, więc pojawiały się, znikały. Nie przywiązywały się zbytnio do domu, niestety, nad czym ja bardzo ubolewałam. Jak tylko dorosłam, no to stwierdziłam, że trzeba nad tym popracować, czyli kastracja czy sterylizacja to jednak jest dobre rozwiązanie. Koty miały być po to, żeby łapać myszy, no ale ponieważ były tak bardzo dobrze karmione przez nas wszystkich, to one miały zupełnie gdzieś to łapanie myszy. Ale jak już byłam gdzieś tam w liceum, no to rzeczywiście udało mi się namówić rodziców na wizytę u lekarza weterynarii i był wykastrowany kocurek. Mój pierwszy to był chyba Gadymedes, który przeżył no wiele, wiele lat, dożył sędziwego wieku i mam z nim wiele miłych wspomnień. A przyniesiony był przez moją siostrę, o ile pamiętam, która wracając ze szkoły, usłyszała miauczenie za furtką w jakimś domu, więc generalnie stwierdziła, o mały koteczek tak miauczy, wezmę go do domu. No więc finalnie ukradła komuś kota, ale ponieważ ona była dosyć mała, znaczy nie chciała w ogóle powiedzieć skąd go wzięła, dociekaliśmy to naprawdę długo. Bała się, że go odniesiecie. No naprawdę, no to został już u nas i był przekochanym koteczkiem, takim białym, pręgowanym. Na boku miał takie fajne serduszko, więc też był w ogóle śliczny. Jak pamiętam, to nawet wyprowadziłam się chyba z nim już z domu rodzinnego do innego mieszkania, bo wtedy już był starszym kotkiem i chorował na nerki, więc już na leczenie został u mnie do późnej starości. Z innych takich kotek, bo pamiętam kotka też Semele, która była kotką w połowie naszą, w połowie sąsiadów. Też była koteczką wychodzącą, też była, udało mi się namówić rodziców na to, żeby ją wysterylizowali. Śmieszna z nią była sytuacja, bo ona się pojawiała u nas i znikała na kilka dni. Zawsze mnie to interesowało, gdzie ona tam w ogóle bywa. Szukaliśmy ją czasami po nocach, mówię, no, bo ona zawsze nocowała u nas w domu, a na dzień wychodziła sobie, gdzieś tam sobie spacerowała, ale miałyśmy taki rytuał, że jak już szłam spać, no to patrzyłam na parapet, czy tam jest koteczka, bo ona często pukała do mnie do okna, do mojego pokoju, albo tak łapkami stukała w parapet, żeby było ją słychać i wtedy można było ją wpuścić do domu. No ale to nie było co każdej nocy, więc tak się martwiłam, gdzie ona może być. I któregoś razu sąsiadka nas odwiedziła i zobaczyła właśnie Sebelę w domu i mówi tak, o moja kotka! I nazwała ją jakoś jakimś innym imieniem. Ja mówię, jak to pani kotka? Przecież to jest nasza kotka. No i okazało się, że kotka połowę czasu spędza u nas, a połowę u sąsiadki. Więc śmiesznie było. No to tak jak z kotowowem, pamiętasz? Jak przyszła pani stomatolog z okrętowy i mówi, o, nasz kot! Ale zaraz, jak to pani kot? To jest całe życie mój kot. A nie, nie, przecież on śpi przy kominku, na fotelu. Dostaje najlepsze saszetki. Pamiętasz prostaka, jak zwierzę tam? No, pamiętam. My tu specjalnie go karmiliśmy, okazało się, że tak. Tak, urinary dostawał, żeby mu się nie odkładało nic w pęcherzu, a tu kurde, poszedł tam na wałówkę, nie? Dobrze odkarmiony kotek, no to podstawa. No zaczęłam właśnie mówić, że no rodzice właśnie chcieli, żeby te koty łapały gdzieś tam myszy, ewentualnie, bo mieliśmy podwórko. Ale to się nie działo, bo my z siostrą w ogóle dokarmiałyśmy myszki na przykład. Jak się któregoś razu pamiętam, był taki epizod, że w domu pojawiły się jakieś tam myszy, to my z siostrą przynosiłyśmy im jedzonko za szafę, żeby jadły. A mama się wkurzała. Boże, po co mamy te koty? Tyle tych kotów w domu, a nikt nie łapie myszy. Czy to tak nie było w Filemonie przypadkiem? Jak on spał na piecu, a nie ten... jak się nazywał ten czarny, co spał na piecu? Bonifacy. Bonifacy. Bonifacy spał na piecu, a ten mały się uganiał za myszami. I ta babcia ciągle tam latała. A tyle tych kotów, a myszy biegają po kuchni. No zawsze mi się to kojarzy. Takimi, tak samo jak pojechaliśmy na urlop do pewnej Jolanty i siedzimy sobie, zrobiliśmy sobie śniadanko, siedzimy przy stole, a tam przez sam środek dywanu tu, 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 tu. I ja mówię do swojej tej koleżanki, u której byliśmy, mówię, Jola, mysz przeszła przez dywan, mysz, nie pij tyle, jaka mysz, u mnie nie ma myszy. W tym momencie ona zrobiła di, du, di, du, di, du, di, z powrotem. No niestety, tak to bywa, że są koty,
Ale myszom to nie przeszkadza, tak? Grunt dobrze się schować. Tak, my w domu na podwórku mieliśmy też mnóstwo ptactwa i tam też dużo ziaren było, jakieś tam kury, kaczki, gęsi, indyki. Więc no myślę, że myszki też miały tam swój raj, więc dlatego były też koty. Pamiętam, że właśnie to ptactwo było, bo był taki matko, czas. To może ja kiedyś byłam myszą, bo jestem taka okrągła. Się chowałam w jakimś kurniku, lubię kury, jestem okrągła, wszystko się zgadza. Poprzednie wcielenie byłam myszą. Ale mieliśmy kiedyś takiego koguta agresora, który nie wpuszczał mojej siostry do domu. Ona biedna wracała ze szkoły, to zawsze stukała w bramę, żeby ktoś ją wpuścił, bo ten kot po prostu... Kogut, jak ją widział, to po prostu nie wpuszczał jej zupełnie. Jak ona tylko weszła, to ją atakował. Trzeba było koguta zamknąć, żeby siostra weszła do domu. To było niesamowite. Musiała pachnieć czymś jakimś. Nie wiem, na nikogo w ogóle innego nie reagował. W ogóle to był przyjazny kogut. Bo kiedyś no, moja siostra miała taki też wypadek, bo sąsiadki kogut ją zaatakował mocno, podziabał ją po głowie. I ona w ogóle się strasznie bała tego koguta. Znaczy w ogóle kogutów. I jak u nas w domu pojawiło się to ptactwo i mama też kupiła koguta, żeby były oczywiście kurczaczki i tak dalej, no to po prostu ona już płakała, jak tylko widziała koguta, więc może też on wiedział, że ona się go tak panicznie boi. Właśnie tak to się odbywało. No, ale kogut, no... Skończył w rosole. Skończył w rosole. Ale jaki był smaczny rosół? Nie wiem, nie jadłam. Mieliśmy z takich zwierzaków jeszcze hodowlanych króliczki, to też pamiętam. Mieliśmy taką klatkę na zewnątrz, mnóstwo królików. Ja tam przynosiłam im jakieś, zrywałam trawę, przynosiłam marchewki i w ogóle tak się strasznie nimi opiekowałam. No i tak w ogóle byłam przekonana, że te króliki, no to mama kupiła dla mnie, nie? Żebym miała zwierzątko. Bo wtedy jeszcze nie zgadzała się na żadne jakieś chomiki, świnki morskie i takie tam maluchy, tylko te koty mieliśmy. No więc te króliki to były takimi pieszczochami dla mnie, więc je wyjmowałam, bawiłam się z nimi. Któregoś razu królica była w ciąży, urodziła małe króliczki. No więc oczywiście ja też się tak cieszyłam. Te wszystkie króliczki wyściskałam, bo przytulałam. No i następnego dnia wszystkie były martwe. Zagryzła je? No, odrzuciła, w ogóle nie chciała karmić ich. O kurde. Bo przesiąkły moim zapachem, mimo że się znaliśmy przecież dosyć długo, no to kurczę. Przez tydzień chyba się do tej królicy nie odzywałam, że była taka wredna. W ogóle odrzuciła, więc już tak nie bardzo te króliki lubiłam. Ale jak któregoś razu wróciłam do domu i zobaczyłam, że wiszą dwie... Tuszki? Skórki królicze, to myślałam normalnie, że się zapłaczę. No, były już wypatroszone te króliki, nie? Więc w ogóle taki był to dla mnie szok, że te moje fajne domowe króliczki zostały po prostu no, zamordowane. To też było dla mnie. No. Do tej pory jak sobie o tym myślę, to aż mi już po prostu gorzej. Już stwierdziłam, że nigdy nie chcę mieć królika, tak? Bo może też skończę jak jakaś skórka czy jakiś pasztet. No to przez tydzień się w ogóle w domu nie odzywałam, że mi po prostu utłukli moje ulubione króliki. Więc to nie było fajne. A, no ale wieś się rządzi innymi prawami. Tam się hoduje zwierzęta do tego, żeby... No, nie nadajemy się trochę, Ania, do takich realiów, bo byśmy nic nie jadły. Oj tak, taka naprawdę. Taka prawda. Nic nie widzimy jak to się odbywa, to można to kupić. Kurczaczki od pani Bożenki, bardzo proszę, pyszne, cudowne. Rosół aż pomarańczowy, ale żebym ja miała ubić takiego kurczaka w życiu. Są naukowe badania, że roślina czuje, jak się do niej zbliżasz, tak? Możesz do niej rozmawiać, ona wtedy zmienia swoje parametry. A one sobie przekazują również to na przykład ból, że zerwiesz jej listka czy cokolwiek, ale i dobre też rzeczy sobie przekazują. No, też czytałam o tych badaniach. No i w tym momencie co? Bierzesz marchewkę, a ona zaczyna tam gdzieś krzyczeć. A zeżrą mnie, nie? No to byśmy popadły w jakąś paranoję. Ja nie chcę pomyśleć. Tak, jak mam jakieś mięso na talerzu, to nie. Wolę się nie zastanawiać, skąd ono jest. Raczej nie. Jaki ciężki ten odcinek będzie, czuję. To jeszcze może dodamy o rosole. Jak to moja przyjaciółka czeka na nas z rosołem. Przeszczęśliwa, że nas ugości. Zjadłam ten rosół, był rzeczywiście pyszny. Na następny dzień niechcący dowiedziałam się, że był z króliczka. No ale rzeczywiście rosół był pyszny z tym, że... No z królika! No z królika, tak. Jak się wie, jak te króliki się przyzwyczajają do tych właścicieli. Jak one chodzą za tymi ludźmi. Jak są takie przytulne, takie miziane i takie w ogóle... Kurde no. Potem taki królik na talerzu. No, nie jadłybyśmy nic, Ania. Zobacz, mówię ci, to po prostu jakby Pan Bóg czuwał, że jesteśmy w mieście. Po prostu potem głodówka murowana. Że to jest najgorsze, że takie małe dzieci w tej chwili to
One nie wiedzą, że mięsko miało oczka i serduszko, nie? No nie, ja w dzieciństwie to jeździłam do mojej babci. To ona miała i świnie, i krowy, i konia, i rzeczywiście widziałam te wszystkie w ogóle zwierzaki, tak? Bo też małe dzieci no, nie widzą, znaczy nie wiedzą o tym mięsie, ale też nie wiedzą, jak niektóre zwierzęta wyglądają. Przecież tak na żywo, no to tylko w bajkach, tylko jakieś kreskówki, a tak jak taki prawdziwy zwierzak, że ja mogłam normalnie przyjść, pomacać, czy tam pogłaskać świnkę, krówkę. One były takie no, wypielęgnowane i bardzo oswojone, bo moi dziadkowie bardzo dbali o te zwierzęta. I moi znajomi no tak mi zazdrościli tego, że ja mogę pojechać. Też niektórzy chcieli jechać ze mną, bo oni tak, no ja mieszkałam w Karczewie, więc to nie jest jakaś wieś, tak? Tylko no, miasto. Więc to, że mogłam na wakacje pojechać na wieś i tam w ogóle pomagać przy tych zwierzakach, no to kurczę. No teraz to myślę, że no tak te dzieci by się trochę wstydziły, nie? Tak powiedzieć, że muszą gdzieś tam na wsi popracować, a tak? Czy no ja byłam taka dumna. Zależy w jakim miejscu. No są dzieci, co by były bardzo dumne z tego, że mogą robić co innego niż wszyscy, ale są takie, co byłyby obśmiane w 5 minut. Mieli też konia, Baśkę. To ona była no, koniem pracującym, ale też bardzo o nią dbali, więc czasami dziadek przyjeżdżał z wozem i z tą Baśką do nas, przywożąc jakieś ziemniaki, czy jakiś węgiel, czy cokolwiek. Więc to po prostu cała ulica tym żyła, że mój dziadek przyjedzie i będą się dzieciaki mogły razem ze mną przejechać wozem, poprowadzić konia. No to w ogóle cuda były. Więc ja też taka dumna, mogłam usiąść na tym wozie, trzymać w ogóle te wodze, jak to tam się nazywa? Lejce. Lejce, no i te wszystkie moje tam koleżanki i koledzy, że oni też chcą na tym wozie się przejechać. Jest, to tam dziadek jeszcze też tak wolno później jechał, no to wszyscy mogli wskakiwać, zeskakiwać, a w ogóle to już tam powiedzmy cała ulica tu żyła. I tylko się pytali, kiedy dziadek znowu przyjedzie, więc to było fajne. I ta Baśka też była takim mądrym koniem, bo można było zupełnie puścić te lejce i ona wiedziała, wracała sobie sama do domu. No to było fajne, jak gospodarz się upił, nie, i kon go przywoził do domu. To u moich dziadków tak było. No, a dziadek się odwracał w moją stronę, siedział niby na tym wozie, na tym desce, odwracał się do mnie, opowiadał mi coś, a ona sobie po prostu sama dokładnie wróciła do domu. Na niej też się nauczyłam jeździć, tak na oklep, na koniu. Mój tata też zawsze, jak razem przyjeżdżaliśmy na wieś, to do dziadków, to on zawsze tam oprowadzał mnie po całej tej okolicy i zawsze tak się chwalił, no bo on się tam wychował, to byli rodzice mojego taty, więc ja to zawsze byłam najbardziej zainteresowana tą Baśką, więc chciałam na niej pojeździć i ją poprowadzić i wyczesać, bo też tak się martwiłam, czy oni tam ją myją, czeszą, ale to one rzeczywiście dbali o nią, a mój tata to zawsze, że ona jest taka posłuszna, zobaczania. Ja się położę między jej nogami, czyli kładł się tak przednie kończyny i tylne, on się kładł tak w poprzek w ogóle pod nią i ona nic nie zrobi. I ja się wtedy tak bałam. On mówi, nic nie ruszy się. Mówię tylko stój i ona tak stoi. Ja się bałam, że ona się ruszy, że go w ogóle stratuje. Ona była rzeczywiście tak grzeczna, cokolwiek tylko mój tata do niej powiedział, to ona wiedziała, jak ma iść, to iść. W ogóle nie musiał jej trzymać, prowadzić i ona naprawdę chodziła za nim. To było coś takiego niesamowitego. I właśnie to jest kolejny taki przykład, że koń to najlepszy przyjaciel człowieka, tylko kurczę, czemu one tak masowo od nas teraz wyjeżdżają do Włoch, na ich regionalne, specyficzne dania. No i tak wracasz do tych dań. No kurde, no tak, bo mnie to strasznie boli. No jeśli chodzi o konie, to bardzo to mnie uwiera. Że to, nie no, to jest straszne. No ja koniny nigdy nie jadłam, jakoś nigdy nie zamierzam. Nawet nie chcę spróbować. Może o jakichś zwierzakach takich niejadalnych, chociaż pewnie w niektórych krajach też. Co tam ja miałam jeszcze? Miałam na pewno chomiki, świnki morskie, szczurki. To już wtedy wiedziałam, że rodzice no jakoś nic tam z nimi nie zrobią, powiedzmy. Chomiki miałam 2 syryjskie i one w ogóle mieszkały sobie razem w klatce. Były takie wielkie kulki, w ogóle wielkości prawie świnek morskich. Tak się jakoś tak dobrze odżywiły, że pamiętam, jak któregoś razu poszłam na wizytę właśnie z nimi do lekarza, to ten doktor tak się patrzył i mówi tak, ale na pewno to są chomiki? Nie mógł w to uwierzyć, że takie chomiki mogą być duże. Ja się tak dziwiłam, no bo to były moje pierwsze chomiki. Ja myślałam, że te chomiki syryjskie są takie po prostu, ale one były bardzo aktywne. I tak się dziwił, że 2 są razem w ogóle w klatce, nie gryzą się i w ogóle są takie przyjazne samce. Więc no tylko chomiki no krótko żyją, więc to takie było niestety przykre. Chwilę też miałam świnki morskie, ale któregoś razu wróciłam ze szkoły i okazało się, że już nie mam świnek morskich, bo ktoś je gdzieś komuś oddał i później nie chcieli powiedzieć mi, co się z nimi stało.
Więc to takie... No teraz to jakoś inaczej się podchodzi do dzieci w ogóle, że tak? No ja na przykład dzieciom bym nie zabrała jakichś zwierzaków bez rozmowy z nimi. A u mnie w domu, no to jednak dzieci głosu nie miały. Więc... Nie, to nie u ciebie w domu, tylko to były, no, takie czasy. To były takie czasy, nie? Że, no... że dziecko nie stanowiło partnera takiego do dyskusji emocjonalnej czy uczuciowej, tylko tak miało być i cześć. Naprawdę, to było przykre, więc już na szczury to w domu się nie zgadzali długo, długo, długo. Dopiero jak byłam dorosła, no to w którejś z pierwszej swojej pracy zaadoptowałam tam dwa szczurki, które miały być na uśpienie, takie dwa maluchy. Wiadomo, jak to osoby starsze, boże, że szczury, że to w ogóle są gryzonie, że to się tępi, że te ogony są takie łyse. I co ja wymyśliłam, że mam szczurki w domu, no ale one były takie przekochane. Pinki i Mózg się nazywały. O, moja ulubiona bajka. A to akurat w takim, tej sytuacji przypomniało mi się, jak przyniosła taka dziewczynka do nas do lecznicy te swoje dwa szczury. Pamiętasz, co mama chciała je utopić w ubikacji? Jakbyśmy je nie wzięły? No tak, coś kojarzę. I one u nas, no, były do końca swojego życia tam. Te półtora roku sobie żyły. Czy nawet trochę więcej żyły niż półtora roku. Ale to było takie straszne. Myśmy dzwoniły nawet do tej mamy. Próbowałyśmy ją przekonać do tego, żeby... No, żeby zostawiła tej dziewczynce te szczurki, tak? I to zawsze, jak się mówi o takich właśnie szczurkach, na które się ktoś nie zgadza, to mi się ta historia zawsze przypomina, bo ona strasznie płakała, jak z nimi tutaj przyszła. To takie... No tak, no bo to wiadomo, że bardzo się przywiązujemy też do szczurków. No ale jak można chcieć utopić dziecku jego własne zwierzę, nie? To powinno być karalne. Jakby to jest taki... Na zawsze to już zmienia psychikę, bo to już to nie może być już potem tak normalnie w odbiorze. No tak, to już jest uraz. No ja też o tych niektórych swoich zwierzakach do dziś pamiętam, ale pamiętam, że do szczurków moich się przyzwyczaiła rodzina. Nawet je pokochała, powiedziałabym. Bo jak ja wyjeżdżałam na jakieś tam zajęcia, no to wracałam do domu, moja babcia, boże, no i one tak nie miały nic do jedzenia, to im to dałam, a to też lubię, Mania, wiesz? I tak mówi, tak, no nie mogę patrzeć na ogony, ale nie będą chodzić głodne przecież. Więc ona też je tuczyła. One tam były dogadane z moimi kotami, więc mogłam je wypuszczać z klateczki, więc sobie tam skakały po łóżkach, wtulały się w kota. To tak jak Moniki, ten Piksel z Kłopotem też razem byli. Kłopot był kotem. Ten to Piksel, co żeś tak, ratowała życie kilka razy. On miał na guza chyba przysadki, nie? Miał takie zmiany. On ciągle coś miał, a potem no to już strasznie umarł, ale jak sobie jeszcze normalnie ze sobą żyli, kot, Kłopot i Piksel, szczurek, to byli nierozłączni przyjaciele. To w ogóle zdarza się taka przyjaźń, nie jest to niemożliwe. Tak. Ja też pamiętam, że na początku to się bałam sprzątać klatkę przy moich kotach, czy klatkę szczurków, ale później okazało się, że one tak obwąchały się, te ani jedno, ani drugie nie było agresywne, więc spokojnie mogły sobie razem bytować. Nieraz się otwierały klatkę i razem sobie ten, jak szczur wychodził, no to wtulał się w kota i fajnie sobie żyli. Chyba się nawet wyprowadziłam z tymi szczurkami, jak już w dorosłym życiu. Czy to były już drugie szczurki? Mój mąż teraz, a wcześniej narzeczony, no to też na początku, jak się dowiedział, że z klatką i ze szczurami się wyprowadzam, no to był mocno taki zdziwiony, bo on pochodzi z małego miasteczka, to też, boże, szczur, no ale dobra, jak ty będziesz, to i mogą być szczury, nie? A później sam im czyścił klatki i w ogóle też się strasznie zmienił w stosunku do zwierzaków, też je pokochał, bo wcześniej dla niego to też zwierzęta, to gdzieś tam tylko na talerzu, nie? Ponieważ ja uwielbiam koraliki, uwielbiam. Nie są mi koniecznie potrzebne, ale tak ślicznie wyglądają. Więc poszliśmy kiedyś do takiej hurtowni koralików, nie no, generalnie pasmanteryjnej. I stał tir. I ten tir chyba dopiero co przyjechał, bo jeszcze takie dziwne dźwięki wydawał. No i ja słyszę, że miauczy kot. A mój mąż mówi, nie no coś, to się wygasza ten tir. Takie dźwięki wydaje, widocznie długo jechał i jakieś takie dźwięki z niego się wydobywają. Mówię, no co ty, słyszę kota. No i nachyliłam się pod tym tirem i robię kici-kici. No i spadł mi w ręce kot. Dokładnie wyglądał jak mały ryś. I jeszcze miał pędzelki na końcach uszu. Był bury, miał bardzo długie nóżki. Oczywiście powrócił się z nami już do domu, już nie było żadnego kupowania koralików. I ponieważ był niesamowitym cwaniakiem, to daliśmy mu na imię Don Pedro. No po prostu miał czarne wszystkie opuszki, te pędzelki na uszach.
był taki piękny, smukły, taki no... najpiękniejszy facet na Grochowie, jeżeli chodzi o kota, tak? Więc daliśmy mu wtedy na imię Don Pedro i tak właśnie się z nami na czas jakiś zatrzymał. A potem oczywiście znaleźliśmy mu dom u jednej z klientek, która przychodziła do przychodni, której zmarł kot i ona go przysposobiła, ale imienia mu nie zmieniła. Tak jej się strasznie podobał ten Don Pedro, że ten Don Pedro już pozostał. Feniks po godzinach. Wracając do takich zwierzaków domowych, z którymi różne historie się wiązały śmieszne, to ja miałam no chyba z 50 chomików. Ja. No. Ja miałam cały dom w chomikach. No, ja dostałam od babci swojej ukochanej chomiczkę. Ona miała na imię Kubuś, ponieważ ona miała być samczykiem. I Kubuś był cudownie okrągły z dnia na dzień coraz bardziej. Aż któregoś razu się okazało, że Kubusiów jest 13. No to została Kubusiową. No przecież nie mogłam oddać tych 12, no bo ona była 13, tych 12 małych serderków jakimś obcym ludziom, tak? A że byłam mała, to również do głowy by mi nie przyszło, że z 12 małych serderków powstanie z każdego 12 małych serderków. I tak... ilość ich była taka ogromna, że któregoś dnia, znaczy to generalnie to codziennie było z nimi coś śmiesznego, ale na przykład kiedyś były takie modne łóżka, nazywały się wyrysalkami. Podnosiło się połóweczkę do góry, tam była schowana pościel w środku. I ja podniosłam taką połóweczkę, żeby sobie pościelić łóżeczko na noc, a tu pff, taka ogromna ilość puchu na mnie wyskoczyła. A w mojej kiedyś, jeszcze do niedawna poduszce wystawały takie śliczne tysiące ryjków, nazwijmy to, bo była ich tam ilość bardzo duża. Strasznie mi się podobało to pocięcie tej poduszki w drobiazg. No posekatarowanie, bo one przecież jak już się gdzieś dostały, to w ogóle było tak śmiesznie, że przyjechała do mnie ciocia, która bała się wszystkich zwierząt i generalnie nie lubiła tych zwierząt. W ogóle była taka komiczna sytuacja. Ciocia siedzi przy stole, pije sobie herbatkę. Ciocia była bardzo dystyngowana. Dobrze, że się nie złamała. Przy tej herbatce siedzi taka bardzo... Nikt jej w rodzinie nie lubił, bo... No bo nie lubi się takich nadętych osób, takich wyprostowanych, takich sztywnych. Ona siedziała, obserwowała mieszkanie, pijąc tą herbatkę i nagle... zobaczył, jak rusza się kwiatek w doniczce. Ale ciocia była na tyle osobą... bardzo mocno panującą nad emocjami, że udała, że tego kompletnie nie widzi. Natomiast jej wzrok bardzo się ściągał do tej doniczki. No i w końcu mój też się tam ściągnął. Co się tam dzieje? A to się okazało, że kilka chomiczków uznało, że w korzeniach tej doniczki, tego kwiatka jest w ogóle fantastycznie sobie bobrować. I ten kwiatek sukcesywnie titu, titu, titu podchodził do góry, opadał, zależy co one tam próbowały uzyskać po tym kwiatku. Ale żebyście wiedzieli, że ciotka się nigdy nie przyznała do tego, co widziała. Wymazała to z pamięci w ogóle, że to... No więc cokolwiek, no i któregoś razu niestety poszłam do szkoły. No i w szkole taką mieliśmy sytuację przedłużającą się bez końca. No i... ktoś z domowników otworzył w moim pokoju okno. Jakieś dodatkowe lekcje były czy coś, że ja nie zdążyłam przed domownikami ze szkoły wrócić i ktoś otworzył okno. No i niestety ja wracam do domu, patrzę, a tam gospodarz na szufelce ma myszy. Ja sobie myślę, matko, te myszy jakieś takie mocno podobne do moich chomików, nie? Okazało się, że one wywędrowały i łaziły po parapecie, łaziły po firankach, zasłonkach. Aż wylazły za parapet okienny i tym sposobem miałam o naście chomików mniej, ponieważ one tam sznureczkiem powędrowały do Pana Boga. To była dla mnie to straszna historia w ogóle. A tak przy okazji, no to jakby już zawsze od chwili posiadania tych chomików tak sobie myślałam, że Panu Bogu starość nie wyszła. Bo one żyły bardzo krótko, tak? Półtora roku, no najwyżej 2 lata. To ile żyje chomik? Nie dłużej. No, 2 do 3. I w to taki moment, kiedy już jesteś tego całkowicie świadom, że to życie przemija, nawet jak jesteś małym dzieckiem, tak? Że to jak? Nie ma dla niego ratunku, nie ma pomocy, on jest taki malutki, ma 2 lata. Dla mnie 2 lata to był wtedy hektar czasu.
to też nie było tak, że to było jakoś... No i jak one strasznie odchodzą, te chomiki, tak? I dla mnie to się zawsze przekłada na ludzkie życie. Człowiek dokładnie tak samo strasznie odchodzi, jak ten zwierzak, mimo że to tak jakieś... Może się dla kogoś wydawać dziwne porównanie. Tak samo jak ja bardzo wierzę w to, że... Ja bardzo wierzę w duchy zwierzęce. Ja wierzę w to, że zwierzęta mają duszę. Bardzo mocno w to wierzę i absolutnie nikt nigdy w życiu takiej wiary mnie nie pozbawi. Ja wiem, że one są po drugiej stronie jakiejś cielesności, którą opuszczają i normalnie żyją tak, jak my żyjemy gdzieś tam w jakimś innym wymiarze. Nie wiem, czy są jakby... Nie potrafię tego jakby w sobie poukładać, czy one poddają nas są reinkarnacji, czy nie. Bo tego... w życiu nigdy nie odkryjemy. Ja na przykład absolutnie nie zgadzam się na reinkarnację w swoim przypadku. Anka, ty sobie wyobrażasz, na nowo jesteś niemowlakiem, nie masz wpływu na swoje życie, do ryja wpychają ci jakieś obrzydliwe mleko, zawijają cię w jakiś po prostu bambetel, nie możesz ruszyć ręką, nogą, uchem, nie, że taki, taka kłoda, po prostu jedyne, co możesz robić, to się drzeć. Nie, że robisz pod siebie. Ja zawsze lubiłam mleko, jak byłam malutka. To dziś czasem czuję taki smak czy zapach takiego mleka, jak w dzieciństwie dostawałam. Ja podobno bardzo długo też byłam na piersi, że jak moja siostra się urodziła, to ona była krótka, a później ja jej wżerałam jeszcze resztę z mamy. No dobra, to jeszcze mleko przejdzie, ale ta taka... mleko to do dzisiaj ja tak jeszcze nawet czuję. No nieraz mam takie momenty, że ojejku, to takie niemowlęce mleko, jajku. A ta marchewka obrzydliwa z tym przez tej butelki? Nie, no w ogóle okres niemowlaka odpada, więc jeżeli Pan Bóg mnie zreinkarnuje od razu w postaci dorosłej jakiejś baby, to bardzo proszę, mogę z powrotem tutaj zejść, ale jeśli chodzi o bycie niemowlakiem, to jest absolutnie w moim przypadku wykluczone. Ja już się nie dam wrobić w to, żeby na ziemię tutaj zejść. A zwierzaka jakiego byś chciała reinkarnować? Wiesz, że ja czasem się nad tym zastanawiam. Patrz, mysza, jakie ona ma fajne życie, nie? Dosyć luksusowe, tylko ile znowuż poluje na nią tam tych istot różnych, nie? Niedźwiedź to jest to, co mi się bardzo podoba, bo ma platfusa tak jak ja w tym wcieleniu. No to ja już jestem przyzwyczajona do takiego kaczego chodzenia. Mogłoby być właściwie z niedźwiedziem. Gruby, puchaty, no wszystko się zgadza w tym wcieleniu. Z lekkością ptaka przeszłabym w następny, nie? No, nie wiem. Może, ale generalnie najbliższy, no wbrew pozorom, jest mi chomik, no. Pamiętasz, jak szyłaś kiedyś temu chomikowi torbę, bo tak se tam napchał młodej marcheweczki, że się porwała ta jednego biedna torebka. No niestety... Moja spiżarnia dokładnie przypomina mi tą porwaną torebkę tego chomika. Ja tam mam wszystko. Wszystko pomrożone, poprzetwarzane, porobione. No myślę, że chomik. Tak, zdecydowanie. Bardzo jest mi bliski. A u ciebie? No właśnie tak próbuję sobie tak pomyśleć. Nie wiem, może kot? Kot tak jednak swoimi drogami chodzi. Chyba kot. Ale musiałam jakoś się głębiej nad tym zastanowić. Kot chodzi swoimi drogami, to i mnie się podoba, ale kot nie chomikuje. No to wiesz, jednak... Nie, wszystkie puszyste mamy koty w najbliższej tutaj okolicy, więc kot mi pasuje. No piorun. Piorun waży 8,5 kilo, czy teraz mniej? 8200. 8200. Oj, gram. Matko ze szczuplą mi, Boże, boczki mu spadły, no widzisz? No właśnie, to jest dieta takie... działa. To jest takie fajne, że możemy sobie pogadać o tym. No i wracając do tych duchów, no to chciałabym przypomnieć taką historię jak Kotowow, nasz kot lecznicowo-domowy. Uwielbiał po prostu to moment, w którym się pojawiały na choince bombki i kochał to jak łapą z całej siły puf, w bombkę. I ta bombka titu, 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 titu na tej gałązce, no niejednokrotnie lądowała również na ziemi, potłuczona po prostu, tak? Ale dajmy na to, że się utrzyma na tej gałązce i on siedział pod tą choinką, no po prostu to uwielbiał. I trzeba go było już niestety pożegnać. On umarł 20, zgasła ta jego świeczka życia. 20 grudnia, tuż przed Wigilią. Myśmy ubrali choinkę, usiedliśmy rodziną całą do stołu, dużą rodziną, mamy dużą rodzinę. I wszyscy to widzieli, wszyscy... że on siedział pod tą choinką i tą bombkę walnął. I ta bombka się bujała. I wszyscy na 3-4 powiedzieli, Kotow! On rzeczywiście pod tą choinką był. Ja wierzę w to, że one są tu z nami, że jakby to ich życie no toczy się z nami dalej, może na innym poziomie, może w postaci aniołów, może tak samo bardzo wierzę w to, że na jakiś etap życia przychodzi jakieś zwierzę jako nasz przewodnik.
No tak jak na przykład miałam owczarkę alzackiego, Suczkę. Ona przyszła do nas, ja ją dostałam w przychodni weterynaryjnej. I ponieważ mnie umarł pies, bo go zagryzł bokser. Po prostu go zagryzł. Sąsiad, który tego boksera posiadał wtedy, bardzo lubił takie sceny, kiedy pokazywał siłę swojego psa. Ja zawsze starałam się wychodzić w taki sposób, żeby na niego nigdy w życiu nie trafić, ale jakoś bezmyślnie wyszłam zza winkla i no i ten pies go złapał. I no po prostu nie udało się go uratować i ja tam strasznie rozpaczałam. No, no to wiadomo, no strasznie rozpaczałam, jak go próbowali ratować, tego naszego miśka. Zresztą misiek trafił do nas w taki sposób, że ktoś go w Sylwestra wyrzucił z taksówki na pasach naprzeciwko moich okien. No i pozbieraliśmy go z tej ulicy i on tak u nas już został na zawsze, że tak powiem, do tych swoich ostatnich dni. No i rzeczywiście dostałam tego pieska w tej przychodni weterynaryjnej od pani, która tam pracowała. Ona miała szczeniaki i ona mówi, że ona mi tego pieska swojego odda i oddała mi go. Jak do nas przyszła do domu, to miała wszystko za duże, za długie uszy, za długie łapki, za tych, nawet se stawała czasami na różne rzeczy. Na łapkę se stanęła, to się wywalała, na ogonek sobie stanęła. No tak pokraka, taki dzidziuś, taka no pokraka. Ale ona mi wychowała dzieci. Ja mogłam wejść do sklepu, zostawić dzieci. Ona była czarna, piękna, ogromna i ona się tylko uśmiechała. Ona nie szczekała, nie warczała. Jakby się ktoś zbliżył do moich dzieci, od razu ten uśmiech, pełna taka gramatura zębów, piękny garnitur pokazywała tych wszystkich swoich błyszczących diamentów i nie było odważnego, żeby podszedł. Ona wychowywała mi dzieci, ona w Parku Skarszewskim był taki plac zabaw dla dzieci i ja z nią tam chodziłam. Codziennie to było takie nasze już tradycyjne, że ona... Codziennie tam szłyśmy na ten plac zabaw i pierwszy raz jak tam poszłam na ten plac zabaw, to matki strasznie się jej bały, że ona jest taka wielka, że taka na pewno skrzywdzi te dzieci, na pewno coś się wydarzy. No jak to matki, tak? Następnie ona miała taką misję, że ona się opiekowała wszystkimi tymi z dziećmi, które były na tym placu zabaw. Jakiś koło sobie wyznaczyła, na którym wolno było się tym dzieciom poruszać. I poza ten teren nie wolno im było wyjść. Ona je nosem wpychała, ona je ciągnęła za gacie. No, różnych metod używała i te dzieci z tego kółeczka nie wychodziły. Więc matki ją uwielbiały. Po jakimś czasie się te role odwróciły. Matki ją uwielbiały, że można było sobie czytać książkę, robić na szydełku, robić na drutach. No, tysiące rzeczy można było zrobić, bo ona tych dzieci po prostu doskonale pilnowała. No i to jakby... Moje dzieci już poszły do podstawówki, już były w tej podstawówce takie bardzo osadzone, kiedy ona nam zgasła. Jeszcze profesor Kłos próbował ją ratować, ale ona poszła na wydział do profesora Kłosa, jakby szła do siebie, jak zawsze, tak? Przecież ja tam chodziłam do Artka z nią, do naszego konia. Ona szła tam po prostu w odwiedziny, wiedziała, że tam idzie, wszystko jest okej. No i tam też na wydziale skończyła swoje życie, ale... Zobaczcie, no to tak jakby przyszła do mnie po to, że no ja byłam w takiej rozpaczy strasznej po tamtym psie i ona jeszcze przeprowadziła moje dzieci do takiego bezpiecznego momentu. Wychowywała u nas koty, wychowywała psy. No przecież u nas były różne zwierzęta rzeczywiście na domu tymczasowym i szły dalej. I ona je uczyła, zachowała. Ona nie było w niej grama agresji, ale była w niej taka... dostojność. Ona była dostojna, ona była dumna, ona była na każdego chama i prostaka w postaci psa potrafiła spacyfikować w taki sposób, że on natychmiast się uczył manier. Miałam z nią też taką śmieszną przygodę, bo z racji posiadania dzieci wychodziłam z nią na spacer i jak szłam na ten spacer w nocą, nie gwizdałam na nią, nie robiłam honzuniu, chodź tutaj i takie gwizdy jakieś odległe, tylko robiłam kici kici. I ona wiedziała, że to jest do niej. I kiedyś wyszłam z nią, już było, dzieci, dziewczyny spały, nawet mąż spał. To już było bardzo późno. Cisza na osiedlu jak makiem zasiał, że oddech głębszy było słychać. I ona poszła załatwiać swoje sprawy. Idzie jakiś pan całą szerokością chodnika, ile mu tam fabryka da, klął, krzyczał. To się niosło po tym osiedlu. I ja sobie myślę, matko, w ogóle... No,
okropne takie, tak? Nie wiadomo, czy on, jakie on ma zamiary, taki człowiek, czy, no bo po prostu był agresywny. I ja ją zawołałam. I ona przez ten żywopłot przeskoczyła, ale w momencie, kiedy ona skakała, ten facet jeszcze do mnie zaczął bluzgać, jaka to ja jestem taka i owaka, że z kotem na spacer wyszła mnie. I ona przez ten żywopłot przeskoczyła, w 3 sekundy znalazła się między mną a nim i pokazała swój piękny garnitur, wszystkich białych ząbków. Słuchajcie, ja tak szybko wytrzeźwianego człowieka to na oczy nie widziałam. On skąd przyszedł, tam bieg. I przemieszczał się w tempie błyskawicy, tak? No, to było takie śmieszne, że on zamierzał nie wiadomo co i nie wiadomo jak mi nakląć i nie wiadomo jeszcze co zrobić. A tymczasem Honza go postawiła na pozycji odpowiedniej. Więc ja myślę, że to tak jest, że do naszego rozwoju psychicznego, do etapu, w którym się znajdujemy, do życia, w którym się właśnie znajdujemy, w jakimś cyklu, no to, że przychodzą odpowiedni ludzie do każdego okresu czasu, to wiemy. Ale to, że te zwierzęta właśnie, jak my wiele się od tych zwierząt uczymy, to jest w ogóle niewyobrażalne. Ja się od zwierząt nauczyłam czułości, od kotów. Dla mnie to było nieprawdopodobne, że można mieć tak ogromną czułość, delikatność, że się tym zwierzątkiem malutkim, tym małym swoim koteczkiem zajmować w sposób taki po prostu, co nie było widać tego u matek ludzkich, nie? Oczywiście do czasu, bo potem jak jest oporny, nie chce skakać, nie chce tego, nie chce tamtego, to już ta matka kocia go tam nieźle jest, tak? Ale jak jest w takim okresie całkowitego niemowlaka, to jest takie przepiękne, to jest takie delikatne, to tak jakby się jakiś, no to jest tak traktowane jakby jakieś kłębuszki, które ten kłębuszek po nieodpowiednim dotknięciu pęknie, ulotni się, tak? One taką czułość mają niezwykłą w sobie. No to bardzo mi pomogło czułością do moich dzieci, że ja mogłam tą czułość gdzieś tam na nie przełożyć, co nie było łatwe, bo u mnie w domu tej czułości po prostu i zwyczajnie nie było. Feniks po godzinach.